ze swojej strony też wszystkich Państwa serdecznie witam na tegorocznej Szkole Instytutu Misesa. Rzeczywiście, tak jak Mateusz zauważył, w tym roku spotykamy się w nieco mniejszym gronie, ale jako że nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas tutaj zebranych dawał posłuch marksistowskiemu czy okołomarksistowskiemu stwierdzeniu o ilości przechodzącej w jakość, no to też nie sądzę, żeby ta stosunkowo mniejsza liczba uczestników kogokolwiek miała zniechęcać czy deprymować. A jako że tego rodzaju stwierdzenie o relacji między ilością i jakością jest do pewnego stopnia stwierdzeniem pozaekonomicznym, metaekonomicznym, to mi pozwala przejść w miarę płynnie do meritum, czyli do refleksji nad metodologią ekonomii. I na starcie można by parę chwil poświęcić takim wątpliwościom, które czasem niektórzy wyrażają, twierdząc, że no, metodologia ekonomii to właśnie nie jest ekonomia, tylko filozofia, to jest coś abstrakcyjnego i w swojej abstrakcyjności jałowego, bezproduktywnego. To nie jest badanie żadnych konkretnych zjawisk gospodarczych, tylko bardziej badanie stosunku filozoficznego tego czy innego badacza do zjawisk ekonomicznych. I ci najbardziej nieżyczliwi mówią, że te spory metodologiczne to jest w dużej mierze bicie piany. I ja bym chciał zdecydowanie przeciwko takiemu nastawieniu przestrzec. Może na początku poruszając parę słów na temat nie tyle nawet metodologii ekonomii, co na temat metodologii nauk. Rzeczywiście metodologia nauki sama w sobie nie jest nauką, jak się łatwo domyślić, jest metanauką, czyli pewną gałęzią filozofii, ale jest ona bardzo istotna, to znaczy taka refleksja filozoficzna nad tym, jakie narzędzia badawcze i jakie źródła wiedzy należy przyporządkować poszczególnym konkretnym dziedzinom badawczym, to jest bardzo ważne, żeby móc te konkretne dziedziny badawcze owocnie uprawiać. Ilustrując to takim może nieco przerysowanym, może nieco hiperbolicznym, ale dającym jednak do myślenia przykładem, można zasugerować, że jeśli ktoś tej refleksji metodologicznej nie podejmie, tej refleksji metodologicznej, która no, na przestrzeni wieków była bardzo istotna, jeśli właśnie chodzi o rozwój różnych nauk szczegółowych, no to taki ktoś może na przykład dojść do wniosku, że należy uprawiać aprioryczną biologię albo empiryczną matematykę. No, na przykład w starożytności Grecy uprawiali w dużym stopniu aprioryczną, czy to biologię, czy to chemię, czy jakąś protobiologię, czy protochemię i niekoniecznie było to owocne. Empiryczna matematyka też mało owocnym przedsięwzięciem byłoby na przykład badanie zależności pomiędzy bokami różnych trójkątnych obiektów, uważając, że dzięki temu wykoncypujemy pewne ogólne prawa, takie jak prawa Pitagorasa, które opisują wszystkie takie obiekty, zarówno te realnie istniejące, jak i te hipotetyczne. Czyli błędy metodologiczne najogólniej rzecz biorąc prowadzą do błędów badawczych. Jeśli się nie chce dokonywać czy popełniać błędów badawczych w obrębie poszczególnych dziedzin nauki, no to należy najpierw dokonać refleksji metodologicznej nad tą czy inną nauką, czy nad zależnościami pomiędzy poszczególnymi naukami. Więc to jest taka bardzo ogólna uwaga, natomiast myślę, że też no nie jest pomyłką rozpoczęcie całej naszej serii wykładów od wykładu właśnie metodologicznego, z tego względu, że my tutaj na naszej szkole Instytutu Misesa jednak będziemy w trakcie większości wykładów nawiązywać w mniejszym lub większym stopniu, no raczej w większym stopniu do tradycji austriackiej i do jej specyficznych osiągnięć. Natomiast w tym kontekście należy pamiętać o tym, że jednym z wyróżników tradycji austriackiej jest właśnie to, że ma ona bardzo specyficzny, w zasadzie unikatowy stosunek metodologiczny do ekonomii. Tradycja austriacka traktuje ekonomię jako pewną szczególną naukę społeczną. To znaczy naukę społeczną, która z jednej strony ma charakter nomotetyczny, czyli taki charakter, którego celem jest odkrycie pewnych praw, pewnych stałych zależności przyczynowych I to by na przykład ekonomię odróżniało od takich innych nauk społecznych jak socjologia czy antropologia, która raczej tylko bada pewne empiryczne generalizacje, pewne uniwersalne prawdopodobieństwa czy podobieństwa i tak dalej. Natomiast poza tym w tradycji austriackiej ekonomia jest również traktowana jako nauka logiczno-dedukcyjna, tak? Przynajmniej logiczno-dedukcyjna na poziomie formułowania teorii, i to też czyni podejście austriackie do natury ekonomii no podejściem dosyć wyjątkowym, dosyć unikatowym. I ja w tym swoim wystąpieniu będę starał się zasugerować, czy też obronić tezę, że takie właśnie podejście ma pewne zalety, których nie mają alternatywne podejścia metodologiczne właśnie do natury czy charakteru badawczego ekonomii, i vice versa. To podejście pomaga uniknąć pewnych istotnych słabości, które są zawarte w podejściach alternatywnych. Więc trzy takie najbardziej popularne podejścia metodologiczne alternatywne wobec podejścia austriackiego to jest z jednej strony historycyzm, z drugiej strony walrasizm, tak to sobie pozwoliłem nazwać, mimo tego, że takie określenie nie występuje zbyt często w opracowaniach metodologicznych, ale mam tutaj ogólnie na myśli tak zwaną teorię równowagi ogólnej. No i trzecie podejście to pozytywizm, czyli próba imitowania metod nauk przyrodniczych, najogólniej rzecz biorąc. No i teraz chciałbym te trzy podejścia omówić, no i wykazać różne ich słabości, a potem skonkludować próbą wykazania, że podejście austriackie, czy podejście prakseologiczne, jak się je nieraz nazywa, jest od tych słabości wolne. Więc problem z historycyzmem, który jest generalnie problemem przejawiającym się w pozostałych tych alternatywnych podejściach metodologicznych, to jest problem polegający na tym, że próbuje się brać jakąś inną naukę i traktować ją jako naukę wzorcową. I następnie oczekuje się, że ekonomia będzie ten wzorzec naśladowała, że będzie małpowała, brzydko mówiąc, metodologię jakiejś innej dyscypliny, jakiejś innej nauki, czy to społecznej, czy to przyrodniczej. I w przypadku historycyzmu mamy do czynienia z sugestią, że taką wzorcową nauką jest historia i że ekonomia o tyle jest wartościowa, o ile właśnie naśladuje historię. I teraz jeszcze tytułem wstępu, to podejście było głównie reprezentowane, jest ono głównie kojarzone z tak zwaną niemiecką szkołą historyczną. Tutaj się pojawiają takie nazwiska jak Werner Sombart czy Gustav Schmoller. I ci przedstawiciele tak zwanej niemieckiej szkoły historycznej, oni tworzyli mniej więcej w tym samym czasie, co wcześniej przedstawiciele szkoły austriackiej. I istniało pewne właśnie takie metodologiczne, a może nawet ideologiczne tarcie pomiędzy tymi dwoma tradycjami, nawet do tego stopnia, że to właśnie przedstawicielom niemieckiej szkoły historycznej zawdzięczamy ten termin szkoła austriacka, bo szkoła austriacka to była nazwa pejoratywna, którą przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej nadali swoim austriackim kolegom po fachu. Tak, my, Niemcy, uprawiamy tutaj porządną ekonomię w duchu historii, a ci Austriacy uprawiają jakieś dedukcje logiczne. Nie wiem, nawet tutaj można pewną analogię poczynić, nawet w języku polskim po dziś dzień się zachowało takie sformułowanie, takie jak austriackie gadanie. Tak? O, to jest austriackie gadanie, czyli nie ma co sobie tym zaprzątać głowy, to są jakieś takie gadanie po próżnicy. Więc szkoła austriacka to było pierwotnie określenie piętnujące, które właśnie Karlowi Mengerowi i jego następcom nadali historycyści niemieccy. No i teraz na czym ten cały historycyzm polega? No jak łatwo się domyślić, jeśli historia jest tutaj traktowana jako nauka wzorcowa, to mamy do czynienia z rezygnacją z takich poważnych ambicji interpretacyjnych po stronie ekonomii, bo fakty empiryczne same za siebie nie mówią, zwłaszcza jeśli W ich obrębie nie występują żadne stałe zależności przyczynowe, tylko jeśli każdy z tych faktów jest unikatowy. A w historii rzeczywiście tak jest. No, nie ma żadnych praw historii. Niektórzy mówią, że historia się nie powtarza, ale się rymuje, ale nawet to jest oczywiście pewną taką poetycką metaforą, a tymczasem każde wydarzenie historyczne jest unikatowe. I w związku z tym, jeśli my nie staramy się interpretować faktów historycznych związanych z wydarzeniami gospodarczymi przez pryzmat jakichś ogólnych praw, jeśli na przykład nie zastanawiamy się nad tym, czy istnieją jakieś uniwersalne źródła dobrobytu gospodarczego, jakieś uniwersalne źródła nędzy, jakieś niezbędniki instytucjonalne, które pozwalają na przejście od nędzy do dobrobytu, no to w tym momencie my ogromnie zawężamy ambicje interpretacyjne ekonomii. Wtedy ekonomista w tym duchu historycystycznym staje się wyłącznie kimś, kto kataloguje fakty historyczne, czyli się staje historykiem gospodarczym, ale jako historyk gospodarczy no, nie jest w stanie opisać stałej natury żadnych zjawisk gospodarczych i no, nie jest też w stanie wykazać na przykład, że konsekwentny i zdrowy rozwój gospodarczy wymaga poszanowania dla pewnych praw, że istnieje pewien logiczny potencjał zawarty w ludzkim działaniu, ale tylko w pewnych warunkach ten potencjał może zostać wyzwolony. To tak jest w najlepszym razie, tak? Czyli w najlepszym razie historycyzm sprowadza ekonomistę do poziomu historyka gospodarczego i to takiego bardzo mało ambitnego historyka gospodarczego, który tylko kataloguje fakty, ale nie jest w stanie nic ciekawego na temat tych faktów powiedzieć, nie jest w stanie ich analitycznie jakoś zinterpretować. Natomiast w najgorszym razie historycyzm no, jest w stanie służyć jako narzędzie propagandowe, tak? Narzędzie służące propagandzie politycznej. Mises w którymś ze swoich dzieł w ten sposób streszcza historycyzm, że, znaczy sugeruje, że historycyści niemieccy de facto uważali, że tam, gdzie mamy do czynienia z wystarczająco ambitnymi władcami i wystarczająco karnym społeczeństwem, to wtedy wszystko jest możliwe. Jako że nie ma żadnych uniwersalnych praw ekonomii, no to też nie ma żadnych uniwersalnych i nieprzekraczalnych ograniczeń związanych z rzadkością dóbr, niepewnością przyszłości, naturą ludzkiego działania, naturą kosztów alternatywnych i tak dalej. No to jak się z takiego założenia wyjdzie, no to ono staje się założeniem propagandowym. Stąd też tak historycyści pejoratywnie się o Austriakach wyrażali, że to są jacyś tam Austriacy ze swoim austriackim gadaniem, a z kolei o historycystach no niektórzy Austriacy się wyrażali też pejoratywnie i mówili, że ci historycyści to są katedersocjalisten, tak? Socjaliści z katedry, w sensie z katedry uniwersyteckiej, czyli że to są osoby, które właśnie podważając istnienie praw ekonomii, stwarzają intelektualną czy pseudointelektualną wymówkę dla różnych etatystów próbujących swoje projekty wdrażać. No bo jeśli wystarczy odpowiedni poziom ambicji po stronie tych domorosłych centralnych planistów i odpowiedni poziom karności po stronie społeczeństwa, no to rzeczywiście wtedy dowolny zakres interwencjonizmu jest uzasadniony. No i tutaj rola historycysty jest taka, żeby wydłubywał właśnie te różne rodzynki, kolokwialnie rzecz ujmując, z zapisu historycznego, żeby na przykład wykazywał, że książę taki i owaki, czy król taki i owaki doprowadził do wielkiego rozkwitu gospodarczego i w związku z tym jego następca, czy jego potomek, 5 pokoleń do przodu, na pewno ma w sobie tą samą ambicję, ma w sobie tą samą brawurę. Jeśli tylko społeczeństwo będzie wystarczająco karne, no to doprowadzi do wielkiego rozkwitu gospodarczego, więc w najgorszym razie historycyzm może się stać narzędziem politycznej propagandy. Hayek z kolei w jednym ze swoich dzieł czyni taką obserwację, że ekonomista, który jest wyłącznie ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem, ale jest też no, czynnie niebezpieczny. I można by tą obserwację nieco przeformułować i zasugerować, że dobry historyk gospodarczy nie może być wyłącznie historykiem. Bo jeśli historyk gospodarczy jest wyłącznie historykiem, no to się właśnie staje historycystą. Jeśli uważamy, że główną rolą historyka jest oddzielenie prawdy od fałszu właśnie w zakresie katalogowania faktów, no to choćbyśmy mieli do czynienia z najlepszym, najrzetelniejszym historykiem w tym wymiarze, jeśli nawet on potrafi wszystkie stosowne fakty odgrzebać w tych archiwach historycznych i skatalogować i umieścić na osi czasu, to w momencie, gdy on nie będzie w stanie tych faktów historycznych w żaden sposób zinterpretować, no to on nie będzie dobrym historykiem, on będzie historykiem najwyżej przeciętnym albo wręcz miernym. Tak? Będzie narażony na mylenie korelacji z przyczynowością, będzie narażony na popełnianie błędu post hoc ergo propter hoc, no nie będzie w stanie właśnie opisać poprawnie trajektorii rozwojowej różnych społeczeństw, nie będzie w stanie żadnych, choćby w niewielkim nawet stopniu wiarygodnych prognoz czynić, to znaczy nie będzie w stanie na podstawie przeszłości dokonywać żadnych poważnych ekstrapolacji w przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Więc Mises z kolei w swoim dziele Teoria i Historia czyni taką uwagę, że w gruncie rzeczy może trudniej jest być dobrym historykiem niż dobrym teoretykiem ekonomii, bo dobry teoretyk ekonomii wystarczy, że zna się na ekonomii, że potrafi rzeczywiście poprawnie wnioskować, zna naturę pewnych takich samooczywistych faktów, to znaczy rzadkość zasobów, nieograniczoność potrzeb, natura ludzkiego działania itd., itd. I może różne prawa ekonomii wywodzić, ale nie musi się na przykład zajmować odnoszeniem tych praw do rzeczywistości gospodarczej, do historii gospodarczej. A tymczasem historyk nie tylko musi umieć katalogować fakty, ale też musi je umieć interpretować, czyli musi mieć warsztat dobry historyczny, ale musi być przynajmniej w przyzwoitym stopniu obeznany też z innymi dyscyplinami, między innymi z ekonomią. Wobec tego on jest bezradny wobec tej gmatwaniny faktów, pomiędzy którymi nie jest w stanie poczynić no właśnie żadnych logicznych powiązań, żadnych przyczynowych zależności nie jest w stanie między nimi odkryć. Więc to byłby zasadniczy problem z historycyzmem. Teraz drugie podejście, no to jest walrasizm, tak to sobie pozwoliłem nazwać, czyli teoria równowagi ogólnej, wywodząca się od Leona Walrasa, który notabene jest uznawany za jednego z trzech ojców rewolucji marginalistycznej, czy jednego z trzech pionierów rewolucji marginalistycznej, obok Karla Mengera, założyciela tradycji austriackiej, i Williama Stanleya Jevonsa. I o ile w przypadku historycyzmu to historia jest tą nauką wzorcową, do naśladowania której powinna aspirować ekonomia, o tyle w przypadku walrasizmu tą dyscypliną wzorcową jest matematyka. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać takim ukąszeniem czy zaczadzeniem formalistycznym. To tutaj mamy do czynienia z sugestią, że jeśli coś można sformalizować i skwantyfikować, to jest to badawczo bardziej imponujące i jakościowo lepsze niż to, co pozostaje wyłącznie na poziomie na przykład logiki werbalnej. Więc walrasizm polega na takim abstrakcyjnym namyśle na temat tego, jakby wyglądać mogła gospodarka funkcjonująca w sposób idealny, gdzie gospodarkę funkcjonującą w sposób idealny się postrzega jako gospodarkę, gdzie podaż i popyt są nie tylko doskonale zharmonizowane, ale też są zharmonizowane w sposób trwały. I więc z jednej strony to jest refleksja nad tego rodzaju wysoce abstrakcyjnymi, formalistycznymi modelami, jakie warunki one musiałyby spełniać, żeby no, ten cel doskonałej harmonizacji podaży i popytu mógł zostać osiągnięty. No a poza tym jest też taki tutaj przemycany nie do końca otwarcie element normatywny. No właśnie się traktuje te formalistyczne modele jako pewne normatywne ideały, do których powinna, w kierunku których powinna realna gospodarka zmierzać. A jeśli odbiega ona od nich, no to jest już wystarczająca przesłanka, żeby ją oskarżyć o wykazywanie jakichś defektów, jakichś niedoskonałości rynkowych itd., itd. Więc na czym z kolei polega zasadniczy problem z tym podejściem? No, polega on na tym, że mamy tutaj do czynienia właśnie z taką sztuką dla sztuki w złym tego słowa znaczeniu. Te formalistyczne modele mogą być bardzo rygorystycznie opracowane pod kątem matematycznym, pod kątem logicznym, natomiast w momencie, gdy one nie tylko nie zachowują żadnej łączności z realnymi zjawiskami gospodarczymi, ale abstrahują od tego wszystkiego, co stanowi no, taką realną subtelność, elegancję efektywnościową tych realnych zjawisk gospodarczych, no to wtedy mamy do czynienia z w najlepszym razie przedsięwzięciem jałowym, a w najgorszym razie z przedsięwzięciem, które właśnie zaciemnia nasz obraz realnych zjawisk gospodarczych i ich rozumienie. Więc jeśli taki sztandarowy przykład konstrukcji walrasowskiej to jest tak zwana konkurencja doskonała, no to pewnie wszyscy wiemy, jakie tam bardzo liczne warunki muszą być spełnione, żeby można było mówić o tej konkurencji doskonałej. Pełna informacja, nieskończenie wiele małych firm, zerowe koszty transakcyjne, jednorodność produktu itd., itd. I teraz znowuż zasadniczy problem tutaj polega na tym, że to, co tutaj w obrębie tej abstrakcyjnej refleksji próbuje uchodzić za normatywny ideał, gdyby abstrahuje od tych wszystkich cech efektywnościowych, jakie wykazuje konkurencja w świecie realnym. Hayek w swoim artykule bodajże The Meaning of Competition bardzo słusznie zauważył, że tak zwana konkurencja doskonała de facto oznacza brak jakiejkolwiek konkurencji, bo zakłada ona wykluczenie wszystkich tych zjawisk, które właśnie stanowią o efektywnościowych cechach realnego procesu konkurencyjnego, realnego procesu rywalizacji pomiędzy z jednej strony klientami, z drugiej strony przedsiębiorcami, który prowadzi do tego, że podaż i popyt są nie w doskonały sposób zharmonizowane, ale że wykazują tendencję do tego, żeby się harmonizować, nawet jeśli w tle dokonują się cały czas jakieś zmiany, które sprawiają, że ten punkt równowagi jest pewnym ruchomym horyzontem, który cały czas przed nami ucieka i który cały czas musimy gonić. No bo przecież na przykład tam, gdzie jest pełna informacja, tam każdy wie o wszystkim, a tymczasem jednym z bardzo istotnych elementów realnej konkurencji rynkowej jest istnienie reklamy. Sprawnie opracowana kampania reklamowa to jest właśnie to, co przekazuje klientom informacje na temat tego, że dany produkt jest dostępny i tak umiejętność przeprowadzenia takiej skutecznej kampanii marketingowej czy reklamowej jest przecież bardzo istotną, może być bardzo istotną przewagą konkurencyjną tej czy innej firmy. Podobnie eksperymentowanie z różnymi cenami, sprawdzanie właśnie na zasadzie takiej metody prób i błędów, jakie są ceny rezerwacyjne tego czy innego konsumenta, jak na pewną ofertę cenową zareaguje mój konkurent, czy będzie w stanie te ceny jeszcze bardziej obniżyć, czy nie. Ten element też jest bardzo istotnym czynnikiem proefektywnościowym realnej konkurencji na rynku, podczas gdy no, niejako z definicji jest to zjawisko wykluczone z tego modelu konkurencji doskonałej. Produkt na realnym rynku, zdobywanie przewagi konkurencyjnej, wykrajanie dla siebie jakiejś niszy na rynku właśnie często polega też na tym, że tworzy się produkt oparty na jakiejś unikatowej recepturze, produkt niepodrabialny, produkt, który reprezentuje jakąś szczególną jakość, której nasi rywale nie są w stanie odtworzyć, czyli właśnie heterogenizacja produktu, sprawianie, że produkty i usługi stają się jak najbardziej zróżnicowane, jest bardzo istotnym przejawem proefektywnościowych cen realnej konkurencji rynkowej, a tego też właśnie w modelu równowagi, przepraszam, konkurencji doskonałej z definicji nie ma. Czyli widzimy, że tutaj to, co w ramach tego sztucznie spreparowanego modelu próbuje uchodzić za ideał, w realnym świecie relacji gospodarczych jest w zasadzie antyideałem. Jest tym, co gdyby realnie zaistniało, no to zablokowałoby wszystkie najistotniejsze, czy odebrałoby uczestnikom rynku wszystkie najistotniejsze narzędzia służące temu, żeby dążyć bezustannie do harmonizacji podaży i popytu. Czyli to by można było określić jako najistotniejszy problem tego podejścia walrasowskiego i tutaj od razu warto by na zasadzie kontrastu powiedzieć, jak szkoła austriacka traktuje nierealistyczne modele, bo ona też się nimi posługuje, tyle że przypisuje im zupełnie inną rolę, nie rolę jakichś normatywnych ideałów, do których gospodarka powinna dążyć, tylko rolę pewnych konstrukcji pedagogicznych, takich, które pozwalają nam właśnie zrozumieć, jak funkcjonują pewne realne zjawiska gospodarcze na zasadzie kontrastu. Więc u Austriaków pojawia się na przykład tak zwane ERE, czyli Evenly Rotating Economy, gospodarka jednostajnie funkcjonująca. Czyli taka nierealistyczna konstrukcja, która w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o swoją treść, jest bardzo podobna do tego modelu konkurencji doskonałej czy do modelu równowagi ogólnej, bo ta gospodarka jednostajnie funkcjonująca to jest taki scenariusz, gdzie w ogóle nie istnieje niepewność przyszłości, gdzie produkcja, konsumpcja, oszczędności, inwestycje, wszystko to przyjmuje stały kształt i jest w sposób robotyczny, mechaniczny odtwarzane, stąd ta nazwa jednostajnie funkcjonująca gospodarka. To jest taki świat jakby rodem z Matrixa, czy może z Dnia Świstaka, może to by była lepsza analogia, ale teraz wszystko zależy od tego, po co nam tego rodzaju nierealistyczne konstrukcje. Jeśli uważamy, że te nierealistyczne konstrukcje opisują jakiś ideał, do którego świat realny powinien dążyć, no to popełniamy poważny metodologiczny błąd. Ale jeśli uważamy, że konfrontując takie nierealistyczne modele ze światem rzeczywistym, w lepszym stopniu jesteśmy w stanie naświetlić rolę tych elementów, które są obecne w świecie realnym, a nie obecne w tych modelach, no to wtedy może to być badawczo owocne. No bo na przykład w tym świecie gospodarki jednostajnie funkcjonującej nie ma niepewności przyszłości i tym samym nie ma też zysków przedsiębiorczych. Nie ma zysków przedsiębiorczych, bo konfiguracja danych rynkowych, jak już powiedziałem, przyjmuje stały kształt, czyli nie ma potrzeby przewidywania gustów i smaków konsumentów, które mogą być jutro inne niż są dzisiaj. Nie ma potrzeby przewidywania posunięć naszych rywali, czyli nie ma potrzeby badania dynamiki konkurencji. Nie ma potrzeby zastanawiania się nad tym, czy dostępność różnych komplementarnych czynników produkcji w przyszłości będzie podobna jak dzisiaj, czyli nie ma tych wszystkich wymiarów, tych wszystkich obszarów, gdzie przedsiębiorca, kolokwialnie rzecz ujmując, może się popisać swoimi zdolnościami spekulacyjnymi, swoimi zdolnościami organizacyjnymi itd., itd. Czyli widzimy, że jako że w świecie realnym niepewność przyszłości istnieje i to w tych wszystkich wymiarach, z których wymieniłem tylko kilka, to rozumiemy, co jest źródłem tego specyficznego typu dochodu, jakim jest zysk przedsiębiorczy. No jest nim właśnie umiejętność przewidywania niepewnej przyszłości. Możemy sobie inne pytanie zadać, czy w tym świecie gospodarki jednostajnie funkcjonującej byłby z kolei procent. No procent mógłby być, bo nawet takie mechaniczne czy robotyczne odtwarzanie struktur produkcji wymagałoby tego, że jakaś tam wyspecjalizowana grupa społeczna gromadzi oszczędności, a potem przedsiębiorcom, czy tym quasi-przedsiębiorcom, tym jakimś takim robotycznym raczej zarządcom struktur produkcji są środki pewne użyczane. Czyli zysku by nie było, ale na przykład procent by był. I tutaj bardzo pożyteczny ten model gospodarki jednostajnie funkcjonujący jest właśnie po to, żeby odróżnić zysk od procentu, odróżnić te takie funkcjonalne typy idealne, jak na przykład czysty przedsiębiorca i czysty kapitalista. Więc no, zasadnicza różnica jest tutaj taka, że owszem, możemy się posługiwać pewnymi konstrukcjami z konieczności nierealistycznymi, tylko musimy wiedzieć, czemu one służą. Jeśli służą opisaniu i zrozumieniu natury pewnych realnych procesów gospodarczych, to wykorzystywanie takich fikcji jest korzystne. Natomiast jeśli mają te fikcje nam służyć jako jakieś normatywne ideały, czy jako jakieś no, właśnie przykłady gospodarki funkcjonującej rzekomo lepiej niż gospodarka, z którą mamy do czynienia, to tutaj już możemy zostać zwiedzeni, sprowadzeni na manowce. I teraz wreszcie trzecie dosyć popularne podejście metodologiczne, czyli pozytywizm. I tutaj byśmy mogli wymienić nazwiska takich ekonomistów jak Friedman czy Samuelson. No i pozytywizm z kolei jako tą naukę wzorcową, którą ekonomia powinna naśladować, traktuje nauki przyrodnicze. Nauki przyrodnicze, które formułują pewne hipotezy, choćby nawet te hipotezy były oparte na nierealistycznych założeniach, do czego przejdę za chwilę. Ale jak długo te hipotezy są w stanie pewne zjawiska wyjaśniać i jak długo mają pewną moc prognostyczną, to znaczy pozwalają nam w sposób skuteczny przewidywać przyszłość i to w sposób taki deterministyczny albo co najmniej probabilistyczny, no to wtedy to ma być ostatecznym kryterium tego, że dana hipoteza jest słuszna, że jest skuteczna. I teraz parę słów o problemach pozytywizmu. No więc ta nieszczęsna nierealistyczność założeń. I tutaj znowu zasadnicza różnica pomiędzy naukami przyrodniczymi a ekonomią. W naukach przyrodniczych posługiwanie się nierealistycznymi założeniami przy formułowaniu hipotez może być uzasadnione. No, na przykład można postulować istnienie jakichś takich bytów hipotetycznych jak ciemna materia, ciemna energia. Nikt nie stwierdził eksperymentalnie istnienia takich zjawisk, ale hipotezy, które opierają się na uznaniu istnienia takich zjawisk, wyjaśniają pewne zjawiska fizyczne i też w sposób precyzyjny pozwalają nam przewidywać, znaczy dają nam pewną moc prognostyczną. Czyli innymi słowy pozwalają nam zrozumieć pewne stałe, eksperymentalnie odkrywalne zależności przyczynowe, które występują w świecie zjawisk fizycznych. Ale teraz zasadnicza różnica tutaj polega na tym, że rzeczywiście procesy w świecie fizycznym kierują się, czy podporządkowane są pewnym deterministycznym albo probabilistycznym zależnościom. Natomiast świat ludzkiego działania, do którego się odnosi ekonomia, to jest świat, w którym żadne tego rodzaju stałe zależności nie występują na poziomie konkretnych przejawów działania. To jest właśnie ta istotna różnica. Sama struktura ludzkiego działania, zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tej struktury, takimi jak koszty, zyski, decyzje, przyczyny, skutki itd., ta struktura może być rzeczywiście stała i logicznie precyzyjna, ale no, za każdym konkretnym ludzkim działaniem już stoi indywidualny akt wolnej woli, czyli tutaj no, nie jesteśmy w stanie się dopatrzyć żadnych praw, nie ma żadnych praw behawioralnych, za pomocą których możemy przewidywać to, jak się jakiś człowiek czy jakaś grupa ludzi w tych czy innych okolicznościach zachowa. To by było nawet wewnętrznie sprzeczne, bo wtedy my sami jako badacze siłą rzeczy byśmy musieli założyć, że no, my sami jesteśmy wyłączeni spod działania tej hipotezy. My swoją wolę mamy. No już choćby z tego względu tych eksperymentów badawczych dokonujemy i liczymy na to, że uzyskamy pewną dodatkową wiedzę, która pozwala nam w przyszłości zachowywać się inaczej niż się zachowujemy teraz. Więc w odniesieniu do ekonomii nierealistyczność założeń grozi tym, że zbieg okoliczności możemy pomylić z weryfikacją hipotezy. Już może nie będę tego ilustrował żadnymi dodatkowymi przykładami, bo na to możemy nie mieć czasu, więc przejdę do następnego punktu. Wieloznaczność interpretacyjna, czyli niemożliwość definitywnego udowodnienia jakiejkolwiek tezy. I tutaj może już odnieśmy się do konkretnego przykładu, więc powiedzmy, że mamy do czynienia ze Związkiem Sowieckim i widzimy, że ten Związek Sowiecki to jest gospodarka permanentnego kryzysu, permanentnych niedoborów dóbr, rażącej nędzy i tak dalej. I teraz jeśli ktoś wychodzi z tego założenia pozytywistycznego, jeśli to pozytywistyczne podejście metodologiczne przyjmuje, no to można zasugerować, że on nigdy nie jest w stanie na przykład definitywnie uznać, że socjalizm sam w sobie jako pewna struktura założeń instytucjonalnych jest na gruncie logicznej konieczności, czy z mocy logicznej konieczności niewydolna. Tylko taki ktoś, jeśli na przykład na poziomie ideologicznym sympatyzuje z socjalizmem, to może te jego porażki w nieskończoność usprawiedliwiać. Czyli powiedzmy, że przychodzi ktoś taki jak Ludwig von Mises i mówi, że nie może istnieć nic takiego jak racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna, bo tam nie ma własności prywatnej. Tak, nie będę tego teraz rozwijał, pewnie ten misesowski teoremat się jeszcze w wielu innych wykładach pojawi. Ale teraz powiedzmy, że Mises mówi, słuchaj, ja mam dowód logiczny na to, tak? Możesz też to wnioskowanie prześledzić, możesz zauważyć, że ono jest zakorzenione w pewnych samooczywistych przesłankach i że ja poprawnie tutaj kolejne kroki w tym procesie dedukcyjnym wyprowadzam. No ale taki pozytywista może powiedzieć, no ja nie uważam, żeby istniało coś takiego w odniesieniu do nauk społecznych, tak samo jak w przypadku nauk przyrodniczych, coś takiego jak prawda nieobalalna czy ostateczna. Ja jedynie jestem w stanie powiedzieć, że dana hipoteza na daną chwilę pewne zjawiska wyjaśnia i pewną moc prognostyczną nam daje, ale jestem zawsze otwarty na to, że ta hipoteza może zostać obalona jakąś lepszą hipotezą, więc ja wcale nie jestem pewien, czy ty poprawnie opisałeś te rzekome immanentne niedoskonałości, czy te immanentne problemy, z którymi się musi borykać gospodarka socjalistyczna. Może jest inaczej i może mnożyć takie wymówki w nieskończoność. Może na przykład zasugerować, że kto wie, może Rosjanie mają po prostu jakiś defekt psychologiczny, który sprawia, że są oni zbyt leniwi, żeby zaangażować się wystarczająco sumiennie na rzecz budowania wielkiej, kwitnącej wspólnoty socjalistycznej. Musimy ponowny, kontrolowany eksperyment przeprowadzić. Niech Amerykanie spróbują wybudować socjalizm, na pewno im się uda. A jak Amerykanom się nie uda, czy tam Wenezuelczykom się nie uda, to możemy na przykład jeszcze inną konkurencyjną hipotezę wysunąć, że może jakieś wraże siły imperialistyczne sabotują ich próby budowania socjalizmu i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że jak nie mamy do czynienia z żadnymi stałymi zależnościami na poziomie treści tego, co badamy, konkretnych jakby przejawów empirycznych tego, co badamy, a pod tym względem się oczywiście nauki przyrodnicze zasadniczo różnią od nauk, przepraszam, nauki społeczne się zasadniczo różnią pod tym względem od nauk przyrodniczych, no to jak takie pozytywistyczne nastawienie przyjmiemy do badania zjawisk ekonomicznych, to nigdy nie będziemy w stanie żadnej hipotezy udowodnić w sposób trwały. No i widać, jak opłakane mogą być tego praktyczne skutki. Na przykład jak ktoś jest ideologicznie zdeterminowany w wystarczającym stopniu, to może chcieć takie socjalistyczne eksperymenty przeprowadzać w nieskończoność, twierdząc, że tu w kontekście każdego takiego eksperymentu jakieś spróbujemy wprowadzić dodatkowe czynniki kontrolne i może tym razem się uda. Natomiast nie dopuszcza, że może istnieć jakaś właśnie logicznie konieczna esencja takiego bądź innego systemu społeczno-gospodarczego, która go predysponuje do tego, że on może działać skutecznie albo nieskutecznie. No i ostatni wreszcie punkt, czyli brak analizy kontrfaktycznej. Analiza kontrfaktyczna to jest znowu coś, co nam pozwala uchwycić logiczną esencję pewnych zjawisk społecznych czy gospodarczych, bo taki pozytywista może na dobrą sprawę porównywać tylko przeszłość z przyszłością. Czyli może powiedzieć tak, w jakimś momencie ja formułuję pewną hipotezę, na przykład zakładam, że gospodarka socjalistyczna będzie się prężnie rozwijać i z czasem wyprzedzi gospodarkę kapitalistyczną i potem w jakimś tam momencie T+1 tą swoją hipotezę weryfikuje, odnosząc się do faktów. Ale jak widzimy, w naukach społecznych nigdy w zasadzie nie jest zachowana ta zasada ceteris paribus, czyli nie jest tak, że my jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie warunki, w obrębie których się jakieś procesy odbywają. Czyli na przykład nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jakie tam dane społeczeństwo będzie mieć nastawienie psychiczne, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jak się do tego społeczeństwa odniosą jakieś inne społeczeństwa i właśnie tutaj się pojawia to pole do szukania wymówek, tych wymówek, o których wspomniałem wcześniej. Podczas gdy analiza kontrfaktyczna nie porównuje faktów z jednego punktu na osi czasu z faktami w innym punkcie na osi czasu, tylko porównuje fakty występujące w pewnym punkcie na osi czasu z scenariuszem jakimś hipotetycznym, takim, który nigdy nie zaistniał z definicji, ale jest to scenariusz, w którym zmienia się tylko jedna rzecz, jakiś jeden czynnik wyizolowany, natomiast wszystko inne pozostaje bez zmian. Więc to jest znowu pewna konstrukcja hipotetyczna, niemniej w odróżnieniu na przykład od tych modeli walrasowskich, tutaj ta hipotetyczność zakłada, że owszem, to jest opis realnego stanu rzeczy, takim jakim on mógłby być. Nie takim, jaki jest logicznie niemożliwy, tylko takim, jaki jest logicznie alternatywny wobec tego, który zaistniał. I teraz, żeby to znowu uprzystępnić, żeby to opisać na bazie jakiegoś konkretnego przykładu, weźmy przykład płacy minimalnej. No, mamy do czynienia z tą klasyczną analizą, która jest nie tylko analizą austriacką, ale też analizą taką głównonurtową, neoklasyczną. Wychodzimy z założenia, że jako, że wartości danego dobra stanowi to, w jakim stopniu jest w stanie zaspokajać potrzeby konsumentów, to o wartości czynników produkcji, włącznie z pracą ludzką, stanowi ich tak zwana krańcowa produktywność. Więc jeśli ktoś ustali urzędowo płacę minimalną na poziomie wyższym niż produktywność jakichś uczestników rynku, no to w tym momencie ci uczestnicy rynku są z rynku wypychani, tak? Muszą szukać zatrudnienia na czarnym rynku albo są zmuszeni do pozostawania w stanie bezrobocia. I teraz, jeśli ktoś wychodzi z tego założenia pozytywistycznego, to on może w każdym momencie tą zdroworozsądkową, logicznie precyzyjną analizę odrzucić, bo może szukać jakichś takich różnych rodzynków, takich anomalii. I nawet no, przez wiele dekad to był taki konsensus wśród ekonomistów, nie tylko austriackich, ale też głównonurtowych, że płaca minimalna prowadzi do bezrobocia. Koniec, kropka. To jest logicznie oczywista rzecz. Ale bodajże w latach 90. para ekonomistów, Card i Krueger, właśnie zaczęli uprawiać, znaczy zaczęli w duchu pozytywistycznym podważać tą prawdę logiczną. Powiedzieli, a patrzcie, tutaj mamy udokumentowany przykład historyczny, gdzie wprowadzono płacę minimalną i po wprowadzeniu płacy minimalnej wcale bezrobocie nie wzrosło, w związku z czym myśmy na gruncie empirycznym obalili tą dotychczasową hipotezę twierdzącą, że płaca minimalna prowadzi do zwiększenia bezrobocia. I teraz widzimy, że w takim podejściu nie ma żadnej analizy kontrfaktycznej, bo tutaj nie ma zachowania tej zasady ceteris paribus. No jakie jest najbardziej tutaj zdroworozsądkowe przypuszczenie? Że poza płacą minimalną coś jeszcze się zmieniło. Nie wiemy co. Różne rzeczy mogły się zmienić. Mogli się pojawić jacyś wyjątkowo skuteczni przedsiębiorcy, mógł nastąpić jakiś przełom technologiczny, który zwiększył produktywność pracowników, nawet tych najmniej wykwalifikowanych. Może nastąpiła integracja gospodarcza jakiegoś kraju z innym krajem i dzięki temu też wzrosła wydajność gospodarcza tego kraju. Więc różne inne tam czynniki się w tle mogły wydarzyć, które mogły przynieść efekt równoważący względem wprowadzenia płacy minimalnej i mogły nawet przeważyć nad tym negatywnym wpływem wywieranym przez płacę minimalną. I teraz uprawianie analizy kontrfaktycznej właśnie ma na celu odfiltrowanie wszystkich tych dodatkowych czynników, które nam obraz zaburzają. Właśnie, więc w tym konkretnym scenariuszu, ten scenariusz kontrfaktyczny, do jakiego my się odnosimy, to byłby taki scenariusz, gdzie nic się nie zmienia poza tym wprowadzeniem płacy minimalnej. Czyli nie porównujemy płacy mało wykwalifikowanych pracowników przed wprowadzeniem płacy minimalnej i po wprowadzeniu płacy minimalnej, tylko porównujemy stan rzeczy po wprowadzeniu płacy minimalnej z hipotetycznym, kontrfaktycznym stanem rzeczy, który miałby miejsce, gdyby ta płaca minimalna nie została wprowadzona i nic innego by się nie zmieniło. I widzimy, że taką analizę jesteśmy w stanie uprawiać tylko i wyłącznie wtedy, no kiedy właśnie będziemy badać logiczną esencję pewnych zjawisk, takich jak płaca, produktywność, zatrudnienie, ceny rynkowe i ceny dekretowe i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będziemy mogli no właśnie tą zasadę ceteris paribus zachowywać, a nie przejmować się różnymi przygodnymi czynnikami, które mogą w tle występować i sprawiać, że no ta nasza analiza przestanie być tutaj czysta. Więc to jest kolejny problem pozytywizmu. No i teraz może już kończąc, bo już w zasadzie wyczerpałem swój czas, już powinniśmy powoli przechodzić do dyskusji, ale mimochodem ja cały czas, opisując problemy tych alternatywnych podejść metodologicznych, no też starałem się właśnie nakreślać przewagi, takie badawcze przewagi konkurencyjne tej metody austriackiej zwanej metodą prakseologiczną. Na wstępie wspomniałem, że to jest metoda, która jest logiczno-dedukcyjna na poziomie budowania teorii, i jak to jest czasem określane, przyczynowo-realistyczne na poziomie stosowania tej teorii, austriaccy ekonomiści, broń Boże, nie abstrahują od danych empirycznych, tylko starają się o ich właściwą interpretację w duchu teorii wypracowanych wcześniej na drodze logiki i dedukcji. Tak, Mises swoje magnum opus nazwał ludzkie działanie, bo u podstaw no, całej konstrukcji tego dzieła leży pewna obserwacja, że kamieniem węgielnym całej analizy ekonomicznej jest to, że człowiek dąży do zastąpienia stanu mniej pożądanego stanem bardziej pożądanym, czyli podejmuje działanie. Działanie to nie jest po prostu zachowanie się, tylko to jest świadomy wybór celów i świadome dopasowanie jakichś rzadkich środków do tych celów. I to jest stwierdzenie samooczywiste, tak? Nie możemy mu zaprzeczyć, bo sama próba zaprzeczenia jemu też byłaby formą działania. Natomiast jako, że mamy tutaj zidentyfikowaną taką samooczywistość, no to potem jak z niej coś wydedukujemy poprawnie, logicznie poprawnie, no to nasza dedukcja będzie równie słuszna, równie niepodważalna, jak sama ta właśnie podstawowa przesłanka, od której żeśmy wyszli. No więc teraz, jeśli na przykład zdamy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie nasze potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić natychmiastowo, to mamy pierwszy wniosek, że musimy uszeregować jakoś nasze potrzeby od najważniejszej do najmniej ważnej. No i z kolei z tego wyłania się wniosek, że ilekroć mamy do dyspozycji z pewnym jednorodnym zbiorem jednostek danego dobra, no to pierwszą jednostkę z definicji przypisujemy naszej najpilniejszej potrzebie, drugą potrzebie nieco mniej pilnej i tak dalej, i tak dalej. Cały czas tutaj się poruszamy w obszarze czystej dedukcji, a mimo to ostateczny wniosek wypływający z tej dedukcji, czyli na pewno wszystkim tutaj znane prawo malejącej użyteczności krańcowej, no to był ogromny przełom właśnie, jeśli chodzi o rozumowanie ekonomiczne, przełom, który pozwolił nam zrozumieć naturę wartości rynkowej, pomimo tego, że wcześniej przez niemal 2000 lat, już powiedzmy sięgając czasów starożytnej Grecji, tacy protoekonomiści czy filozofowie o zapędach ekonomicznych no nie byli w stanie adekwatnego wyjaśnienia różnych zjawisk gospodarczych zaproponować, czyli na przykład takich zjawisk gospodarczych jak relatywnie wysoka wartość diamentów i relatywnie niska wartość wody, mimo tego, że woda jest niezbędna do przeżycia, a diamenty to w większości to służą tworzeniu pewnych dóbr luksusowych, czy dóbr, które pozwalają na zaspokojenie pewnych fanaberii, a nie podstawowych potrzeb życiowych. Czyli widzimy tutaj na tym prostym przykładzie, jak wiele na bazie tej metody czysto dedukcyjnej jesteśmy w stanie zrozumieć, do jakiego stopnia ona jest w stanie być niezbędna, jeśli chodzi o rozumienie procesów gospodarczych. No i znowu tutaj niejako podsumowując i powtarzając to, co już wcześniej powiedziałem, to podejście prakseologiczne pozwala na ominięcie tych problemów, które się pojawiają w tych podejściach alternatywnych, czyli tutaj nie ma problemu z nierealistycznymi założeniami, a tym samym nie ma no, tego niebezpieczeństwa, że nasze twierdzenia będą korespondowały z rzeczywistością wyłącznie wskutek jakiegoś zbiegu okoliczności, wskutek łutu szczęścia, które to szczęście może się nam w pewnym momencie wyczerpać, tylko mamy tutaj do czynienia właśnie z uchwyceniem pewnej stałej, logicznej esencji pewnych zjawisk i wiemy, że te zjawiska będą, taka sama będzie natura cen, płac, stóp procentowych i tak dalej za 100 lat, za 1000 lat, za 1 000 000 lat. na Marsie, na Jowiszu itd., itd. Mamy do czynienia z jednoznacznością interpretacyjną, czyli na przykład jeśli wydedukujemy czy uchwycimy jakąś logiczną esencję gospodarki socjalistycznej i tego, w jaki sposób ona uniemożliwia funkcjonowanie systemu cenowego, to jesteśmy w stanie podać ostatecznie zadowalające wyjaśnienie tego, że dlaczego gospodarka socjalistyczna nie działa i dlaczego należy odstąpić od jakichkolwiek prób jej odtwarzania czy poprawiania. No i mamy możliwość właśnie dokonywania tego, co nazwałem analizą kontrfaktyczną. Czyli no podsumowując, to bardzo takie filozoficznie samoświadome i metodologicznie dopracowane podejście, które charakteryzuje metodę badawczą Austriaków, pozwala im uniknąć różnych pułapek badawczych czy uniknąć no, takiej jałowizny badawczej, na którą są narażeni przedstawiciele tych podejść alternatywnych. I tutaj może już się zatrzymam, podziękuję Państwu za uwagę i chętnie odpowiem na ewentualne pytania.